Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł. Dzisiaj zła informacja, komputer otrzymam dopiero w środku przyszłego tygodnia. Dowiedziałem się od serwisu, w czym był problem i dlaczego tak długo. Mianowicie zdiagnozowali, że problem tkwił nie w chłodzeniu procesora, jak myślałem, bo sprawdzili to. Okazuje się, problem tkwi w płycie głównej. Więc wyobraźcie sobie, co by się stało, gdybym tak naprawdę otworzył ten komputer, zerwał plomby, stracił gwarancję i okazało się, że to rzeczywiście jest to płyta główna. Wówczas tak naprawdę musiałem sam wymienić ten element, a to jest niestety kwota od 200 do 400 zł w zależności od płyty głównej zazwyczaj. Tak więc byłby to spory problem. Wysłali to do serwisu producenta. Teraz czekam tylko, właściwie oni czekają, aż serwis, aż producent naprawi bądź wymieni część na nową i prześle z powrotem. Powinno to być zakończone w środku przyszłego tygodnia. Wobec tego czekam. Niestety wówczas mi minęły, znaczy minął właściwie. Jedna premiera mi już minęła, teraz druga, czyli jutro kolejna. Chodzi o Thief Out of Shadows oraz Battlefield, dodatek drugie uderzenie Second Assault. Już niestety mnie minęły. Mimo że mam dostęp do tych gier, no to niestety nie zagram zbyt szybko. Z materiałami też muszę się ograniczać. Mam nadzieję, że jakoś wkrótce to się zmieni i w środku przyszłego tygodnia będę mógł wystartować już normalnie z wszystkimi materiałami. Będę mógł nadrobić zaległości. No a od 13 marca mniej więcej, czyli od połowy przyszłego miesiąca, będę mógł zacząć live'y, streamy, tak, materiały na żywo dzięki szybszemu internetowi. Ale to jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy. Nie mówmy hop, bo może się okazać coś innego. Może się okazać, że się nie uda, będzie jakiś problem. Tak więc, no, na razie czekamy. Taka krótka informacja tylko, że no niestety przedłuża się ta reklamacja i całe szczęście, że jednak to wysłałem, że nie naprawiłem sam. Dobra, to dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa!